kochani, witajcie kochani już tak vis-a-vis, ja ten wstęp już raz, powiem wam szczerze, nagrywałam, ale telefon mi padł i plik jest, ale nie można go odczytać, także będę się produkować jeszcze raz. Powiem wam tak, za oknem to my mamy dzisiaj taką bardzo nostalgiczną pogodę, taką nostalgiczną, że aż po prostu... Słucha, moje dziecko się śmieje. Taką nostalgiczną pogodę mamy za oknem, że po prostu aż patrzę i miasto jest białe, jest po prostu mgła. Ja więc dzisiaj dostosowuję się do pogody i słucham piosenek w Sanach od samego rana. Smutno mi Boże. Słucham, co tam się dzieje, mój synek się śmieje, ogląda bajkę. Smutno mi Boże i inne, bo ona teraz wydała poezję śpiewaną. Uwielbiam słuchać, ale oprócz tego też troszkę posprzątałam i będę dzisiaj gotowała bigos, bo... mój mały tam krzyczy, ha, ha, ha. Bo zostało mi kapusty z wczoraj. Wczoraj też gotowałam bigos. No wiecie co, to będzie taki a la bigos, taki kapuśniaczek, bo bigos to tam o wiele więcej składników. Bigos gotuje się z takiej kapusty i kapusty kiszonej. Ja gotuję tylko z tej kapusty, no do bigosu dodajemy jeszcze grzyby, ja grzybów nie dodam. Ja dzisiaj dodam tylko marchewkę, pietruszkę, cebulę, troszeczkę selera, listek laurowy, ziele angielskie, majeranek, soli, mięso z kurczaczka i tutaj mam, to nie jest łopatka, żeberka, tą kapustę oczywiście też pociałam, pokroję i zagęszczam to, słuchajcie, mąką z tapioki, ale zanim... Nie mogę wytrzymać, jak on tak się śmieje tam. Ale zanim to jeszcze wtarkuję pomidor i dodaję ketchup. Niektórzy dodają koncentrat pomidorowy. Ja mam inny na to sposób, bo nigdy nie mam tego koncentratu pomidorowego. Także dobrze, zaraz zabieram się, a potem wybieramy się do miasta. Mimo tej pogody, chciałam dzisiaj, powiem wam, iść do Lumpeksu, bo dzisiaj sobota za 3 zł, ale nie poszłam, no bo po prostu... To jest niedaleko, ale samochodem nie ma sensu tam jechać, bo to samo, co ja tutaj mam samochód zaparkowany, więc nie chciało mi się iść z buta. Podjadę sobie do galerii, bo jutro mam w planach odwiedzić pewne osoby, chciałabym coś tam kupić. Więc do galerii to mam zamiar się wybrać, ale zanim to muszę coś gotować jeść, bo brzuszek głodny. Wróciliśmy. Łyczek herbaty jeszcze, nie powiem, że zimna, ale taka letnia, bo zrobiłam sobie przed wyjazdem. Rewelacja. Bardzo jest, słuchajcie, taka pogoda smętna, deszczowa, pochmurna. Nie nagrywałam, bo telefon zostawiłam w domu, żeby po prostu mieć jak nagrać haul, jak wrócę, bo w sklepie mi się rozładował. Szaleństwo, powiem wam, szaleństwo świąteczne i zaraz powiem wam, co o tym myślę, zanim zrobię ten haul. Tu jest moje dziecko, czeka na swoje rzeczy, więc ja łyczek herbatki. Mówię bam. I szybciutko tak pokażę. Mówię bam bam, mam to chyba z jakiejś bajki. Włączymy sobie grzybka, niech nam tutaj świeci, niech trochę światła więcej będzie, bo o Jezu, no światło, lampę nie daje, tutaj wiecie co, nic, a też tego grzybka nie widać, nie świeci, świeci troszeczkę. Nie daje takiego światła, ale naprawdę pogoda pochmurna. Słuchajcie, rzeczy kupiłam już świąteczne. Kupiłam świąteczne rzeczy, słuchajcie, w Pepco, ale jest takie szaleństwo, że normalnie trzeba byłoby się tam jeszcze raz wybrać.
No ale to w swoim czasie. Zaczynamy. Co tam takiego jest? Zacznę od notesów, bo dam na mojego synka pierwszy notes. Za 20 zł mążulek dzwoni. Odbiorę, poczekajcie. Dobra, notes taki. 20 zł. Puchaty, fajny renifer, proszę. To jest mojego synka. A drugi notes. Taki sam, słuchajcie, model. Mikołaj. Czerwony. Z czapulą. Pomponem, też za 20 zł, bo to były takie renifery i takie. Także taki notes. Trochę rzeczy, wiecie, bardziej dla dzieci tutaj wzięłam, ale już naprawdę świątecznie. Dla mojego synka spodnie. Ubrań dla dziewczynek jest masa świątecznych. Dla chłopców takich w rozmiarach mojego synka są takie spodnie i są bluzy, ale nie rozpinane. A dla takich bobulków, malutkich, dzidziulków są, ale już dla takich chłopców jak rozmiar do 198-104 świąteczne to były takie badziewne. No i takie spodnie, słuchajcie, kosztowały 30 zł. Trzy dyszki takie spodnie świąteczne, naprawdę bardzo fajne, ja mi się podobają. Rozhakuję. I tutaj też jest jeszcze piesek. Proszę, kochanie, to twoje. To dla mnie. Dla dziewczynek też już, słuchajcie, rejstopki. Od rozmiaru 92 do rozmiaru 128 białe. W takie, o Jezu, prześwietla, w złote kropeczki, rejstopki fajne. Co tam jeszcze było? No, tutaj nieświąteczne, a dla chłopczyka jeszcze z kolekcji tej letniej. Takie koszulki się zostały, to wzięłam. No, a te z Disneya, 25 zł. Teraz, słuchajcie, w ogóle jest kolekcja Harry'ego Pottera. Fajne rzeczy, ale powstrzymałam się. Będę tutaj, wiecie, raczej oscylować w te świąteczne rzeczy. Tutaj dla chłopców... Dla dzieci, no, były takie, tak fajnie popakowane skarpetki. Także otworzymy sobie, zobaczymy. Ale wiecie co, ta rozmiarówka dla mnie, może na mnie jest dziwna, 23-26. No, ale od 23 do 26, no to jeszcze wiecie co, daleka droga. Może tak się rozciągają, czy co? W bałwaneczki antypoślizgowe i one są takie grubsze. Takiej froty. I one były za cenę... 7 zł. Także myślę, że fajne, fajnie tak zapakowane. Ja pokupywałam, słuchajcie, skarpetek z tego względu, że świątecznych, z tego względu, że później już ich nie będzie. Powiem Wam szczerze, że ostatnio jak byłam, to nie było. Dopiero niedawno panie musiały wyłożyć, a już rozbierają ludzi po prostu jak przed świętami Bożego Narodzenia. A mamy teraz październik. Jestem krzywa. Mamy teraz październik. Listopad. Także jeszcze... To jeszcze nie jest ten, poprawiam cały czas, to jeszcze nie jest ten czas, naprawdę. Kolejna z tych rzeczy, co kupiłam, to już sobie kupiłam skarpetki takie grubsze z Disneya. Czyż one nie są słodziaśne? I takie skarpety, dwie pary za 15 zł, jedna 7. Tutaj mamy tego kłapouszka, ja uwielbiam kłapouszka, po prostu ja uwielbiam kłapoucha. Czerwone i też, no one są świąteczne, słuchajcie, w gwiazdeczki. I tutaj kłapouch, tylko że już taki szary. I one są też antypoślizgowe, uwaga, dla dorosłych osób. Także będę szła, to się nie wywalę. A tylko te szare, bo te czerwone już nie, one są w takie śnieżynki. Bardzo fajne te skarpetki, fajne. Zostawię sobie na vlogmasy, ile w ogóle będę nagrywać. Jestem właśnie ciekawa, czy chcielibyście, żebym nagrywała vlogmasy, czy darować sobie. Ale korci. No i takie kolejne skarpeteczki za 7 zł, 3 pary, za 2,33 one są. Tutaj mama, też rozmiary. Już rozpakowałem. No też. Super, pokażemy jaki jest w środku? W linię, tak? Już popisałeś nawet ślicznie. Były długopisy świąteczne za 5 zł, ale długopisy sobie darowałam. Dużo gadżetów świątecznych. I nowe świece świąteczne, już w ogóle te bombki, ozdoby, o, panie dzisiaj rozkładały jeszcze, także będzie się działo. Tutaj mamy takie z Kubusia Puchacia, no a tutaj takie. Dobra, kochane, za 2,33 takie czerwone w serduszka i z ciastkiem. Znaczy jedne za 2,33, bo wszystkie były za 7. Tutaj szare, w czarne serduszka i z taką laseczką. No i mamy tutaj jeszcze takie granatowe, też z ciastkiem. I te już są cieńsze, bo tamte były ocieplane, a te są cieńsze. Słuchajcie, taka anegdotka.
Taką anegdotkę Wam powiem. Ja, słuchajcie, rodziłam w sierpniu, czyli jest jeszcze ciepło. I musicie sobie wyobrazić, że ja na porodówkę rodzić szłam w skarpetkach takich ciepłych, ogrzewanych. Daj, pokażę jakich, żeby tak dobrze widzowie wiedzieli. O, wypadły. W takich szłam na porodówkę rodzić. I po prostu, wiecie, no tam nie można było mieć swojej piżamy żadnej, tylko dawali nam te szpitalne ubranie. Tym bardziej, że u mnie to było wiadomo, że cesarka będzie najprawdopodobniej. Pewnie lekarze mieli takie przeczucia, więc od razu, żebym była na salę operacyjną gotowa. I ja byłam w tych skarpetach. Musicie sobie wyobrazić, ja nie pamiętam, czy na cesarce byłam w tych skarpetach, ale jak leżałam na porodówce, podłączona do tej maszyny, bo ja cały czas byłam pod KTG, to byłam w tych skarpetach i ordynator odbierał mój poród, on się śmiał, że ja w tych skarpetach. Wszystkie pielęgniarki się śmiały, że jest gorąco, a ja chodzę w skarpetach. Ja mam zawsze zimne, lodowate nogi, nawet jak jest lato i jest gorąco po 35 stopni, ja chodzę w skarpetkach. Mi jest zimno w nogi, także skarpety jak najbardziej, skarpety to są moi przyjaciele. No już tutaj ostatnie książeczki. Słuchajcie, to są książeczki dla małych bobasów. 1+, bardzo proste. Ja to uwielbiam w tych książeczkach. Ja uwielbiam książeczki z Pepko, szczególnie te świąteczne. One były po 9 zł, troszkę droższe niż w tamtym roku. Także pierwsza książeczka na rodziny wstające. To mój synek bardzo chciał taką książeczkę. A tam książeczek jest naprawdę bardzo dużo. A tutaj dla innych dzieci, do których jutro idę, Wioska Mikołaja i Podróż Mikołaja. Naprawdę bardzo proste historyjki, także bardzo łatwe do zrozumienia dla dzieci i właśnie to uwielbiam, to uwielbiam. I ostatnia rzecz, no to już ostatnia rzecz. A wiecie co? Zapłaciłam 175 zł. A tak niewiele się tu wydaje, prawda? Ostatnia rzecz to wiecie co, o, za 12 zł, coś takiego dla dziecka do układania. Była jeszcze tęcza i zastanawiałam się pomiędzy tęczą a tym. Są już nawet kubki świąteczne i żałuję, że jednego tam kubeczka nie wzięłam, ale obejdzie się bez tego. Jak się zostaną, to jeszcze pójdę i wezmę, a... Słuchajcie, co ja Wam chciałam powiedzieć? Super, że człowiek może sobie pozwolić na te rzeczy świąteczne, że może sobie je Mama, ja swoje. Rozpakuj, kochanie. Ale dla dzieci nie rozpakowuj, dobra? No. Uważam, że super, naprawdę super, że można to kupić, ale uważam, że to jest stanowczo za wcześnie, bo na przykład dla mnie. Ja pamiętam, ja po prostu uwielbiałam grudzień za to, że to jest ten miesiąc przyszykowywania się do świąt. A tutaj mamy październik, mamy przed sobą jeszcze święto zmarłych, zaduszki. 11 listopada moje urodziny, także też bardzo ważne święto. Później 13 urodziny mojego męża, też bardzo ważne święto. Tak, no i dopiero mamy ten grudzień, czas przyszykowywania się. I jestem pewna, że w grudniu to już po prostu zostaną resztki tych ozdób świątecznych. Jestem tego po prostu pewna, że zostaną resztki tych ozdób świątecznych. I to jest bardzo, bardzo przykre, bo według mnie odbiera nam się troszeczkę, nie wiem co Wy na ten temat sądzicie, ale według mnie odbiera nam się troszeczkę, odbiera nam się po prostu tą magię tych świąt, ten proces przygotowywania się do tego. Bo tak naprawdę, jeżeli my teraz tych rzeczy nie kupimy, to czy później one będą w sklepie? Czy będziemy musieli to przez internet zamawiać? Tak samo Kamila. Dzisiaj oglądałam jej filmik i właśnie ona też kupiła takie same skarpetki i to, że ja dzięki jej filmowi zobaczyłam, że są i bardzo mi się spodobały, dlatego musiałam je tak. Właśnie ja na jej filmie, wiecie, widziałam, że to są rzeczy i ona powiedziała właśnie też, i zgadzam się z nią, że jak my teraz tego nie kupimy, to później już nie będzie tego. Już będą, już na Boże Narodzenie to pewnie będą ozdoby wielkanocne stały. Uważam, że troszeczkę idzie to za szybko, że za bardzo pędzimy, że odbiera nam się to taką radość przygotowywania. Nawet teraz w Lidlu, już od poniedziałku, zaraz Wam pokażę, bo mam gazetkę. Tak.
tak, kochani, w Lidlu już od poniedziałku, od poniedziałku 24 będzie pościel świąteczna od 79,90. Od 89,90, pisze od 89,90, od 79,90 10 zł taniej. Bardzo mi się podoba ta pościel. No chciałabym ją mieć, ale słuchajcie, no październik. Rozumiem, żeby to jeszcze pod koniec, tak środek listopada takie rzeczy były, tak? No. Później już może tego nie być. Także będą takie pościele, kto by nie wiedział, w Lidlu. Świąteczne. Ładne. Jeszcze ta jest ładna. Tak? Bo to jest ta sama. Nie, to jest najładniejsza. Bo tutaj tą samą wam pokazałam. O, tutaj jest urocza. Urocza. Mama, czy to jest teraz nie, ciebie? Nie, nie. Nie tego sypu. Będą poszewki na poduszki, moi kochani, po 10 zł. Ja widziałam takie śliczne na internecie, ale to z chińskiej strony. One trochę czasu będą szły. No, właśnie tamte bardzo mi się podobają. Także, no, według mnie odbiera nam się. Fajne rzeczy będą, wiecie co? Dresy. Takie. No. Kamizelki, nie? Koszule flanelowe, sukieneczki różnego typu, spodnie. No, naprawdę można się ubrać. Ekstra. Nawet w Lidlu. Za niewielkie pieniądze. No mniejsza z tym, mniejsza z tą gazetką, mniejsza z tym wszystkim. Chcesz pociąć sobie? Nie. Nie. Do kosza byś pociął. Nie. Także uważam, że niestety, ale odbiera nam się. Odbiera nam się przeżywanie tego. Oczywiście, że to, bo znajdą się tu może też takie głosy, może ktoś napisze taki komentarz, że przeżywanie i przyszykowanie się do świąt ważne jest też te duchowe. I z tym się zgodzę. Te duchowe jest właściwie najważniejsze, tak naprawdę, bo w całych tych świętach nie chodzi tutaj o... W całych tych świętach nie chodzi o te gadżety wszystkie, ale one nam też sprawiają przyjemność i też w jakiś sposób to jest ta magia tych świąt. Kiedyś dla mnie największą magią świąt było ubranie choinki, gdy spadł śnieg. No teraz tego śniegu u nas jest niech na lekarstwo. Także zaspokajam swoje potrzeby świąteczne takimi gadżetami, ale szkoda, że one są właśnie tak wcześnie dostarczone do sklepu. Tym akcentem kończę. Idę jeść bigos. Jeżeli wam się podobało, jeżeli podzielacie moje zdanie na ten temat, możecie subskrybować, komentować i lajkować moje filmy. Do zobaczenia w kolejnym. Pa!